Witamy Was w kolejnym odcinku Event Programu. Tym razem na topecie Warsaw Challenge. Jest z nami Michał i Tomek. Witajcie. Cześć. Słuchajcie, pamiętacie, jak się zaczynała przygoda z Warsaw Challenge? Skąd w ogóle, komu to przyszło do głowy i czyj to był pomysł? Przypadkiem można powiedzieć, że trochę niechcący zrobiliśmy razem z miastem stołecznym Warszawa tak dużą imprezę. Ponad 10 lat temu, czyli w 2005 roku, pomagaliśmy naszemu przyjacielowi świętej pamięci Leskiemu znaleźć jakąś salę na zorganizowanie lokalnych zawodów breakdance'owych 3x3 dla warszawskiej sceny breakdance'owej. I tak trafiliśmy do miasta Warszawa. Ktoś tam po prostu polecił, żebyśmy spróbowali pójść z zapytaniem, czy znajdzie się jakaś sala. No i państwo w mieście powiedzieli, że chłopaki, macie bardzo fajny pomysł, ale ta impreza jest trochę za mała, a my akurat dysponujemy budżetem na jakąś doroczną imprezę promującą Warszawę. No i tak gdzieś tam od słowa do słowa powstał pierwszy pomysł, żeby zrobić imprezę o randze ogólnopolskiej. I w ten sposób napisaliśmy wspólnie pierwszy projekt, złożyliśmy go, miasto go zaakceptowało i powstała pierwsza Warsaw Challenge jednodniowa jeszcze wtedy w 2005 roku. I jeszcze o zasięgu ogólnopolskim wtedy. Jeśli dobrze czytam między wierszami, to znaczy, że w mieście nikogo nie trzeba było przekonywać do pomysłu takiej imprezy, tak? W zasadzie nie trzeba było. Nie wiem, jak to się stało, że jako nieznajomi kompletnie ludzie, można powiedzieć, że tak powiem, z ulicy przyszliśmy i państwo w mieście nam, miasto Warszawa nam zaufało, że tak powiem. I wspólnie zrobiliśmy tą pierwszą edycję, która się udała. No i potem impreza się spodobała na tyle, że w kolejnych latach miasto stołeczne postanowiło rozszerzyć tą imprezę do rangi dwudniowej i międzynarodowej. Znacie w Polsce jakieś przykłady takiej kooperacji i kolaboracji samorządu z kulturą hip-hopową poza Warszawą jeszcze? Są takie miejsca? Raczej w większości przypadków są to takie działania typu Dom Kultury, Ośrodek Kultury i to jakby też jest finansowane po części z budżetu państwa. Większość tych wydarzeń jest tak finansowanych, że są hip-hopowe koncerty, czy zwykle to są zawody taneczne, tak, czyli breakdance. Ale jak najbardziej jest dosyć duży taki przemiał tych imprez. Znacie jakieś historie albo anegdoty związane z tym, że urzędnicy, no bo w sumie to są urzędnicy, obawiają się kooperacji z tymi złymi, stereotypowymi hip-hopowcami, tak ujmując szeroko ta kultura? Są tak, takie historie? Jak najbardziej są trochę uprzedzeni co do takich osób. Myślą, że to jest, wiadomo, jakiś alkohol, narkotyki i tak dalej. Dalej jest taki stereotyp, który się zatarł i w większości to jest tak odbierane, zwłaszcza od takich osób pracujących właśnie w urzędach, czy radnych, czy osób, które nie miały z tym styczności wcześniej. Więc oni się trochę obawiają tego, ale jak im się dobrze to wytłumaczy, to są w stanie to zrozumieć i jak sprawdzą, to zobaczą, że to jest spoko dla nich, to nie ma takiego problemu. Ja rozumiem, że organizatorzy konkurencyjnych imprez albo pokrewnych, albo zupełnie komplementarnych w stosunku do waszej mogą spokojnie przywozić wycieczki samorządowców do Warszawy i pokazywać, jak to się robi, że to jest wszystko bezpieczne, super i w ogóle taki to jest deal typu win-win. Wygrywa i wy, i miasto, i ludzie, którzy są w ogóle zaangażowani w to, co robicie. Tak, jak najbardziej cieszymy się z każdej osoby na publiczności i zapraszamy samorządowców oczywiście z całymi rodzinami. A słuchajcie, jest jeszcze gdzieś takie miejsce w Polsce, gdzie praktycznie w całości w kosztach imprezy partycypuje samorząd, miasto, nie wiem, jakaś publiczna instytucja? To znaczy prawdopodobnie gdzieś jest. Tomas, więcej? Może Gdańsk Dźwiga Muze jest finansowany też z budżetu miasta, ale więcej przykładów? Na tą chwilę nie jestem w stanie określić. A w Europie jakieś imprezy b-boyowe już czysto? W Francji często. We Francji tak jest finansowane są te wydarzenia. Są supportowane przez jakby państwo, ale nie wiem na jakich zasadach. Aha. A jeszcze jedno z największych na świecie to jest R16 w Korei, gdzie troszeczkę inny jest model, dlatego że tam płaci dużą część Ministerstwo Turystyki Korei, żeby przyciągnąć turystów, natomiast ta impreza R16 też im się rozrosła do rangi praktycznie międzynarodowej i takiej ogólnoazjatyckiej głównie. Mm-hmm. A mówisz, też im się rozrosła, mając na myśli Warsaw Challenge, które się rozrosło, spuchło. Jaki jest zasięg tej imprezy tak naprawdę teraz? Zasięg w środowisku, że tak powiem, docelowym, hip-hopowym jest międzynarodowy. Ludzie znają na całym świecie, na wszystkich kontynentach w tej chwili tą nazwę i b-boye z całego świata znają tą nazwę.
Spokojnie możemy powiedzieć, że Warsaw Challenge jest jedną z, powiedzmy, 10, może kilkunastu największych tego typu imprez na świecie i jest to marka bardzo rozpoznawalna i, no i to jest taka impreza, na którą ludzie chcą przyjeżdżać, na którą b-boye chcą przyjeżdżać, na którą odbiorcy kultury hip-hop chcą przyjeżdżać. I nie tylko z Polski. Przyjeżdżają ludzie. Okej, w zeszłym roku, w tym roku skąd były ekipy? To jest generalnie Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, Korea, Włochy, Francja. Bywały też ekipy na, w różnych poprzednich edycjach z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. W tym roku będzie również ekipa z Belgii. Była ekipa z Brazylii. Była ekipa gdzieś z Karaibów. Ktoś przyjechał na własną rękę, z tego co pamiętam. No jest to dosyć spory przekrój. A jaki w ogóle Warsaw Challenge ma impact na środowisko b-boyingu w Polsce? Ma w ogóle? Czy to nie, w jakiś sposób promuje na zewnątrz, poza tą kulturą? To znaczy, na pewno dla tych ekip b-boyowych, no to jest jakieś tam wyzwanie, żeby zebrać te 6 osób, które musi wystartować w walkach, więc dla nich już jest jakimś tam trudnością, na powiedzmy, no bo muszą się przygotować, jest trochę więcej pracy z tym, niżeli na takich zwykłych zawodach, gdzie sobie jadą po prostu i mogą sobie freestyle'ować. Tutaj trzeba coś ułożyć, trzeba zrobić razem jakieś rutyny czy układy. No i muszą razem pracować, więc tutaj mają jakby mocny jakby kop, żeby coś robić razem. A jeżeli chodzi o zagranicę, no mają fajną możliwość powalczenia z tymi ekipami, z którymi na co dzień nie mogą powalczyć, tak? Czyli właśnie tam z Holandii czy z innych krajów, które do nas przyjeżdżają, mają tą okazję na swoim podwórku powalczyć i jakby przez to trochę lepiej prosperują, tak? Mogą nabrać doświadczenia z takimi większymi składami, czy też potem pozwala im to na podróże. Jakby otwierają się bardziej, więc napędza to na pewno scenę breakingową, b-boyową. A wy gościcie u siebie, nie wiem, przedstawicieli, organizatorów innych imprez, takich bliźniaczych imprez z Europy, ze świata? Też bywają. Ci uczestnicy często też sami są tancerzami, czy działają w innych elementach kultury i też biorą udział w Warsaw Challenge. To też oznacza, że polskie ekipy z Polski, które startują, które walczą równie dobrze, mają trochę już łatwiej z wydostaniem się na zewnątrz, gdzieś poza granicę. Tak, dokładnie, bo samo to, że mogą pojeździć z zagranicy, no tak jest, że jeżdżą przez to. Jak myślicie, co tak naprawdę dostaje, nie wiem, miasto, co dostaje Warszawa z tego tytułu, że gości i organizuje taką imprezę jak Warsaw Challenge? Myślę, że dostaje oryginalną, bardzo oryginalną i na dobrym poziomie imprezę, rozrywkę, takie swego rodzaju święto hip-hopu, które może najważniejsze jest dla samych hip-hopowców, natomiast, że tak powiem, mieszkańcy Warszawy i nie tylko niezwiązani na co dzień z kulturą hip-hop dostają bardzo fajną odskocznię i możliwość zobaczenia czegoś, co jest bardzo widowiskowe. Można powiedzieć, że niecodzienne, wprawdzie breakdance'u jest dosyć dużo już i w Polsce i na świecie, natomiast niecodziennie się też ogląda tych chłopaków i dziewczyny, jak pokazują swoje umiejętności przed szeroką publicznością i szczególnie tak wysokie umiejętności na takim wysokim poziomie. Także jest to widowiskowość, jest to dużo dobrej muzyki, są to pokazy specjalne różnych artystów, niekoniecznie stricte związanych z hip-hopem i bardzo dużo, bardzo pozytywnych emocji, naprawdę. To jest bardzo dużo dobrej muzyki od rana do wieczora. I powiedz mi, kiedy wy w ogóle, jak wygląda sposób przygotowania się do takiej imprezy, tak od strony organizacyjnej? Gdybym wpadł na pomysł zrobienia takiej imprezy, nie wiem, w Kutnie, to od czego powinienem zacząć? Powinienem pójść najpierw do miasta, powinienem, nie wiem, sprawdzić, czy są jakiekolwiek ekipy zainteresowane, żeby do mnie przyjechały, czy, nie wiem, poukładać line-up muzyczny. Od czego w ogóle powinienem zacząć? Znaleźć miejsce? W zasadzie trzeba mieć kontakty i pieniądze. Aha. Czyli ktoś to musi sfinansować i ktoś musi wiedzieć, do kogo zadzwonić. Ja i mój przyjaciel Zaku, również Tomas, który już z nami współpracuje od lat,
odpowiadamy za te kontakty i za dobór artystów, tancerzy, za dobór całego programu artystycznego, który ma się wydarzyć na scenie. Natomiast właśnie szczęśliwie się trafiło, że mamy miasto Warszawa, które jest w stanie to sfinansować i no, jeżeli już mamy te kontakty wypracowane przez lata, to tak naprawdę granicą są tylko i wyłącznie finanse. Jesteśmy w stanie tak naprawdę wydać każdą kwotę na coś jeszcze lepszego, jeszcze doskonalszego, jeszcze bardziej oryginalnego. Bo to z takiej imprezy, która, o której mówiłeś, że miała być lokalną imprezą dla warszawskich trójek, no, zbudowało się coś takiego wręcz bizantyjskiego. Na co w tym roku nie starczyło jak gdyby pomysłu, energii, paliwa, nafty? O czym myśleliście, a jeszcze się nie pojawiło, a być może będzie w przyszłych latach? To znaczy, a propos tej właśnie tych górnych widełek finansowych, to jest bardzo dużo wykonawców, raperów światowych, za których można zapłacić tak naprawdę dowolne pieniądze. To znaczy, ta półka w pewnym sensie nigdy się nie kończy finansowa, więc mamy na pewno pewne marzenia nasze muzyczne. No ale z drugiej strony, dzięki temu, że cały czas te marzenia mamy z roku na rok, to jesteśmy w stanie jakoś dążyć do rozwoju imprezy Warsaw Challenge i może kiedyś niektóre z nich uda się spełnić. A jeżeli mówimy o rozwoju, co takiego znajdziemy podczas tegorocznej edycji, czego nie było, nie wiem, 2, 3, 5 lat temu? W tym roku eliminacje, które są dzień przed, czyli w piątek, w Ośrodku Kultury Ochoty. To jest coś nowego, gdzie eliminacje wcześniej były dla Polski robione troszeczkę wcześniej, czyli tam miesiąc przed, różnie. I to jest chyba taka nowość, że te ekipy, które startują, będą miały możliwość już wziąć udział od razu w takim całym cyklu festiwalowym. Czyli to się nie rozkłada w czasie, tylko mogą to zrobić w jeden weekend, czyli mogą sprawdzić sobie wszystko od razu, zostać i nie muszą wracać w tom i z powrotem. Myślę, że dla publiczności jest to bardziej widowiskowe, bo to jest dodatkowy dzień, dodatkowy element, natomiast dla samych ekip może być to trochę trudniejsze jednak. No tak, mają więcej przejść tych eliminacji, ale no, ale chyba trochę będzie w lepszym wykonaniu to w tym momencie, bo mogą, tak jak mówię, zostać i od razu być już na tej imprezie, tak? Żeby, załóżmy, jesteśmy z Gdańska, żeby jechać tam dwa razy w tą samą trasę, to lepiej jest już zostać w cały weekend. A to na pewno. A wiesz co, bo podejrzewam, że wspomniałeś o Gdańsku, Trójmieście, nie, podejrzewam, że gościcie wśród uczestników, wśród również widowni, ludzi z całej Polski. Co wy macie im do zaoferowania poza tym, z czego już Warsaw Challenge słynie, czyli poza bitwami, poza pokazami, poza koncertami? Z czego jeszcze ci ludzie mogą wybierać, co sobie mogą przytulać do serducha? W tym roku budujemy jeszcze specjalne miasteczko rozrywkowe, można powiedzieć, zaraz obok sceny dla publiczności na Placu Defilad. I tam będą warsztaty taneczne z różnych rodzajów tańca. Będą prawdopodobnie warsztaty z DJ-owania, będzie miasteczko parkour, także będzie można zobaczyć też poboczne różne dziedziny, takie pokazowe, nazwijmy to sportowo-wyczynowe. Będzie miasteczko gastronomiczne, strefa gastronomiczna specjalna. Modne ostatnio food trucki przyjadą w liczbie pewnej. No i to będzie takie miasteczko rozrywkowe, gdzie będzie można zobaczyć również graffiti. Pierwszego dnia w sobotę będą dobrzy writerzy, czyli graficiarze, malować i później będzie można obejrzeć efekt ich prac w sobotę i w niedzielę. No i to jest taka dodatkowa część, fajna, rozrywkowa, gdzie można się też troszeczkę zająć czymś innym, niż się zajmowało dotychczas w czasie Warsaw Challenge. Te różne elementy u nas się pojawiały, ale jakby nie w takiej skondensowanej formie i nie w jednym miejscu. I nie w takiej skali. No nie w takiej skali, to prawda. Także w tej chwili, w tym roku przesunęliśmy też scenę na Placu Defilad bliżej parku, skweru obok Pałacu Młodzieży, natomiast jest to cały czas Plac Defilad, także mamy dużo bardziej komfortowe miejsce do wykorzystania i mamy dużo więcej tego miejsca właśnie takiego z boku, gdzie nie trzeba też stać pod samą sceną i słuchać tak głośno tej muzyki, jeżeli ktoś nie lubi, tylko można przyjść i się, że tak powiem, wyluzować, zrelaksować i zobaczyć jeszcze kilka ciekawych akcentów na wysokim poziomie.
A słuchajcie, ile ludzi się przewija dziennie przez teren imprezy? Macie takie dane? Według szacunków takich corocznych to jest mniej więcej 15 tysięcy, mniej więcej 15 tysięcy dziennie. Także 30 tysięcy przez cały weekend, powiedzmy. Plus jeszcze ten dzień eliminacyjny. Eliminacje zobaczymy, one są troszeczkę bardziej o lokalnym zasięgu, natomiast no to jest kilkadziesiąt tysięcy osób. No zobaczymy, jak będzie w tym roku. Spodziewamy się oczywiście wzrostu. Kurczę, to, a ile osób wy tak naprawdę realnie pracujecie przy takim projekcie, przy projekcie, jakim jest Warsaw Challenge? Ciężko powiedzieć, bo to jest... Rozumiem, że jak już po samej imprezie dochodzicie do siebie, tam kurz opada i tak dalej, to wy i tak już macie rozgrzebane. Nie, nie, no jest taki team produkcyjny stricte, to można powiedzieć, że to jest 10 osób. To jestem ja i Zaku, którzy, że tak powiem, w charakterze dyrektorów artystycznych występujemy, powiedzmy. I z ramienia miasta Warszawa też jest pewien zespół ludzi odpowiedzialnych za przygotowanie tego i od strony technicznej, formalnej, prawnej i wszystkich innych, i oczywiście finansowej. Zawsze jest też ktoś odpowiedzialny za bilety lotnicze, zawsze jest ktoś odpowiedzialny za PR, czy też kontakty z mediami. No to jest mniej więcej 10 osób zawsze, z czego powiedzmy, że szóstka to się, że tak powiem, jest niewymienna od paru lat. I zasuwa 12 miesięcy w roku, czy ta robota nie, jest z różnym natężeniem? Nie, to znaczy państwo z biura promocji, przepraszam, z miasta stołecznego Warszawa robią też równolegle wiele innych imprez, także dla nich to jest, można powiedzieć, po prostu kolejny projekt, za który muszą się zająć. Natomiast tak realnie to 6 miesięcy przed imprezą rozpoczynamy przygotowania, a głównie chodzi o to, żeby zarezerwować, zabukować pewnych artystów już wcześniej na nasz termin, dlatego że ci breakdance'owcy, b-boye, których chcemy zapraszać, to są ludzie, którzy często też już żyją i mają renomę, to są, że tak powiem, legendy b-boyingu światowego i żeby zarezerwować sobie czas w ich kalendarzu, to trzeba dzwonić. No mamy jednego takiego b-boya Sztorma, muszę powiedzieć, którego nie możemy zabukować od 3 lat, dlatego że zadzwonienie 6 miesięcy przed imprezą to jest za późno. O 3 miesiące za późno, tak jest. Aha. No i takich ludzi jest więcej. Także to jest ta pierwsza faza, kiedy jest wstępny jakiś booking artystów i nakreślenie tego, co byśmy chcieli, a potem wspólnie powoli zajmujemy się bardziej lub mniej intensywnie dogrywaniem całego planu. Jeśli jest tak, jak mówisz, że Warsaw Challenge jest jedną z 10 czy tam kilkunastu najważniejszych imprez tego typu na świecie, to trochę nie jest też tak, że to wam ułatwia? Już macie taką markę, dysponujecie takim, nie wiem, fejmem, że znacznie łatwiej jest docierać do tych kluczowych postaci środowiska i znacznie łatwiej jest z nimi rozmawiać, bo oni po prostu wiedzą, o czym jest mowa i wiedzą, gdzie jadą? Tak, dokładnie, to działa. No, także nie ma problemu, nawet wystarczy powiedzieć, że mam numer od tego i tego i preza Warsaw Challenge i w ogóle nie ma już dyskusji, czy ktoś chciałby przyjechać, tylko jest w zasadzie rozmowa na temat tego, czy ma wolny termin, czy nie. Także to jest no, bardzo miłe i bardzo pomocne. To kiedy my się widzimy na placu Definat dokładnie? 7-8 maja. Aha. A dzień wcześniej, 6 maja, mam eliminację dla b-boy. A czego absolutnie, pod żadnym pozorem nie wolno przegapić w waszym line-upie? Co jest takim punktem, że koniecznie to trzeba sprawdzić? Wszystko. Dobra, a te najważniejsze rzeczy? Najważniejsze rzeczy. No rozumiem, że wszędzie się nie da być. Za dużo rzeczy. No tutaj trzeba by było. Aha. Tutaj trzeba i zalecam bycie na całej imprezie, bo jednak to jest... Wszystkie elementy są naprawdę ważne i naprawdę fajne. Przyciągają uwagę. Wymieniać tego nie ma co, no bo tak jak naprawdę mówię, wszystko jest ciekawe i na pewno nie będzie przesytu, tylko jeszcze będziemy chcieli więcej. Czyli zalecam sprawdzanie wszystkiego, co jest możliwe podczas całego festiwalu. A jest coś, czego jesteście absolutnie dumni, że się znalazło w tym line-upie? Czy absolutnie dumni, to znaczy zadowolony jestem z całokształtu imprezy. Natomiast z takich elementów też, jeżeli ktoś chciałby wybierać, no jeżeli chodzi o koncerty hip-hopowe, to warto po prostu sprawdzić line-up i zobaczyć, czy ktoś jest zainteresowany którymś konkretnym. Jeżeli chodzi o breakdance, to końcówka pierwszego dnia i końcówka drugiego dnia zawsze jest taka najbardziej ciekawa, najbardziej żywiołowa. Szczególnie mogę powiedzieć chyba, że od godziny 17 dnia drugiego to już są takie najwyższy jest poziom emocji i rzeczywiście warto to zobaczyć. Warto też spojrzeć na pewną nowość, pokaz specjalny Tetiany Galistyny, to jest Ukrainka, która maluje obrazy z piasku, zwyciężczyni ukraińskiej edycji pewnego
talent show. Spoko, możemy mówić nazwy. Tak, ukraiński Pan Talent wygrała i zaprosiliśmy ją do współpracy w tym roku i namaluje dla nas historię hip-hopu aż do momentu imprezy Warsaw Challenge, w którym znajdziemy się w dniu jej pokazu. No to jest fajny challenge, czyli to warto sprawdzić. 7-8 maja, plac defilad Warszawa, Warsaw Challenge. Widzimy się.